Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Kwadratowej Afery. Jest ze mną Stolarzowy. Siemanko, siemanko. I jest ze mną Machoń. I w dzisiejszym odcinku pokażemy wam, co nam się udało zbudować w zaledwie jakiś jeden dzień. Tak naprawdę dwa dni istnienia serwera. Gra tutaj obecnie tylko trzy osoby. Jesteśmy w trzech, bo jesteśmy po szkółce. Ciężkim dniem w szkole. Ciężkim dniu. Ale teraz pokażę wam, co tutaj się działo przez dwa dni. A więc tak, to jest mój dom, którego wam jeszcze nie pokazywałem, ponieważ ostatnio to był jakiś kwadrat z drewna. Teraz już jest full pięknie z kamyczka. Tu mamy skrzyneczki, na dole jest enchant, też wam pokażę enchantik. No i tak, tu jest enchant, no jest pięknie już skończony, tutaj już nam daje 30 levela, mogę wam pokazać, proszę bardzo. Pogromca kurczaków, to tam. Koordyna twierdzę, pokaż. Koordyna twierdzę też, to mi będziemy szli, myślę, do endu na dniach. Jeżeli chcecie streama z drogi do endu, tak myślę w sobotę rano, to możecie napisać w komentarzu. Fajnie, że tu są skrzyneczki. No i już jest gotowe tam. Czego mam dużo? A dobra, mniejsza. Nie, tutaj chyba... mamy itemy, które mi się udało zebrać przez 1-2 dni. Masz diament? Mocnego grania, jest 25 diamentów, ale dzisiaj znajdziemy pierwsze diamenty na wizji, ponieważ to są poza wizją, więc nie będziemy ich jakby uznawać. To znaleźliśmy na filmie. Widzę, gdzie stolarz ładunek. A tu jest, mam jeszcze złote zbroje końskie. No i co? I myślę, że dzisiaj lecimy poszukać trochę diamentów, jeszcze raz poobrażam. Bo ty nie widziałeś domku stolarza, chodź. Idę zobaczyć. Nie! Patrzcie, jaki mały domek. Tutaj jest dom Patryka, też ma mega dużo. Widzisz tam dziurę? Dawid. Tak, no tam można coś zrobić. Tam będzie można zrobić coś kozackiego. Tam będzie coś robione. Tutaj jest dom Patryka, który przysiedział przed tym domkiem, na tym domku też, tak, no myślę z 5 godzin, no siedział i budował. Mogę wam pokazać już środeczka, jak to wygląda. Nie sprintujcie tak dużo, bo tutaj ja się nie wchodzi. O Jezus, dobra, ja tam nie wchodzę do tego domku jednak, dobra, wycofuję się. Czemu? Tam jest creeper w środku. Chłop nie ma postawionych tych, a nie chcę mu nic zniszczyć. Dobra, chodźmy, może pokażę wam jeszcze twierdzę, tu jest taki robiony ala zamek na, nie wiem, wodzie? Taka forteca wodna, pokażę wam tutaj, jest robiona przez Chipsona i Neona. Jak możecie zauważyć, wygląda to w ten sposób. Widzenia, stolarz. Tu się wchodzi, tak? Oni już też mają enchant, ale nie mają jeszcze skrzyneczek. Mogę to... O, i tak to wygląda od góry. Widzimy tutaj już nasze całe miasteczko praktycznie. Jeszcze was oprowadzę po domku od Kołoca. Czekajcie, tylko tam muszę przejść. Jest długa droga. No jak widzicie, tak on wygląda. Myślę, że już nie będę tam po prostu szedł, bo to jest masa drogi. On tam ma jeszcze jakieś konie, ale myślę, że to będzie na inny odcinek. Tam weź jest jeszcze jakiś dom. Weź tam. Co? A my widzieli? A jeszcze twój, ale twój to jest taki, kurde, póki co to jest skała w ścianie, może nie będziemy spoilerować pięknego projektu i pokażemy go nie, na samym końcu. Nie, projektu nie spoileruj, tylko po prostu ten. No bo to jest stare takie, no w ścianie, no widzicie, tu ma Palion i Palion też na nie będzie grał, jutro będzie myślał o tym odcinek, jak dzisiaj nas zdążymy nagrać. To co ja chcę robić, to ogólnie nie, ja nie gadam, nie, bo po prostu zrobię sobie to samemu na odcineczku i tak dalej. A, to masz takie wejście do góry, ale Jezus. Na razie mam ten, na razie mam no takie kręte wejście do góry. Ale to patrzcie, to on też przesiedział na gierce. Ja na przykład o tym nie wiedziałem. Chodźcie do kopalni, idziemy szukać diamentów, ponieważ potrzebuję masę diamentów na secik, bo jak widzicie, jestem biedny, no mam wszystko z żelaza, no nie pasuje. Ej, to po prostu. Gdzie jest ta dziura tutaj? Ja idę tutaj do Marka, do kopalni. O, czekajcie, jeszcze sobie zbiorę tutaj to. To jest bardzo ważne. Drzwi obok mnie, czyje to jest? Paliona chyba. Chłopaki, gdzie jesteście? Bo ja chodźcie pod mój domek, chodźcie pod mój domek. To chodźcie pod mój domek, wszyscy idziemy do kopalni, idziemy szukać ostrych diamentów. Ej, a nie lepiej na razie wziąć i zrobić i ten, i przygotować się, zrobić jedzonko i tak dalej. Gościu, ja idę szukać diamentów, nie ma czasu! Diamenty! Diamenty są najważniejsze. Diamenty! Trzeba znaleźć diamenty. Idę kopać diamenty. Idę na 11 poziom, tak jak pisaliście w komentarzach, 11 poziom, lecimy na 11 poziom. Czekaj, normalnie lecimy po diamenciki. Każdy w inną stronę. I dzisiaj jest ten, kto znajdzie więcej diamentów, wygrywa. No tutaj, na dół. Jezus, chłopacy, no na dół, idziecie tam za mój domek, w stronę morza. Tam są takie drzwi, takie sekretne drzwi. Tam wchodzicie i się... A, wiem gdzie. Tu jest taka, ala, no. Dobra, ja się kopię tak. Ustalmy zbieg wydarzeń, ustalmy kolejność wydarzeń, okej? Okay? Jesteście tu? Czemu to jednak dobra. Nie takie drzwi z dupy? Każdy kopie się w inną stronę, ja się kopię tam. Wy się możecie kopać w inną stronę, jak chcecie, ale co tutaj w każdym razie. O nie, nie wziąłem jednej rzeczy, dobra, muszę się cofnąć jeszcze do bazy na chwilę. Może, że macie pochodnie? Ile macie pochodni? O kurde, ja nie wziąłem żadnego kilofa. A ty, Stolarz, ile masz pochodni? Pochodni 11. Kurde, ej, ja nawet nie mam żelaznego. Powiem wam, że to będzie bardzo długie kopanie dzisiaj na odcinku. Ej, Dawid. No? Masz jakiekolwiek żelazo przy sobie? Nie mam nic, no chcesz to ze mną do bazy. To się dam tam troszkę. Możecie napisać w komentarzach, co sądzicie o tej nowej serii, ponieważ gra tutaj naprawdę dużo osób i to będzie rozwinięty świat. I będziemy mieli tutaj sklepy, sąd jest też w planie dobudowy, będą rozprawy sądowe, będzie więzienie, wszystko będzie naprawdę, więc możecie już teraz zostawić subskrypcję, ponieważ 50% osób, które mnie ogląda, dalej nie zostawiło tej subskrypcji. Ja nie wiem, co się dzieje, panowie, ale to jest obowiązeczek, żeby był ten subskrypcja i dzwoneczek, bo wtedy jesteście na bieżąco z każdym filmem. Taki czerwony guziczek. C
Co ja chciałem zrobić? Pochodnie, nie mam pochodni. Ej, ale jestem... To diamenty? Co? Prosto na diakcji się wkopałem. Yeah, to ja nawet nie zacząłem kopać, a ten chłop już ma diamenty, to jest naprawdę nieuczciwe. A nawet nie mam kilofa, żeby je wykopać. O! No właśnie, ja teraz wyczułem, po kilo. No to mi sorry Dolores, ale ja teraz idę do Mahonia. I to są moje diamenty, ja przyjmuję te diamenty. Jak się nie ma kilofa, to się diamentów nie kopie. Prosta piła, patrzcie jak się kradnie diaksy. Nie, jest to na wizji. Jest to na wizji, drodzy widzowie, on nie jest przygotowany do kopania diamentów, gdzie mu to wszystko zabrać. Ej, patrz to, ktoś się kopał obok, dosłownie obok. Ja się kopałem stary już na cztery strony świata. Chodź tu, idę. Ktoś się kopał dosłownie obok, patrz. Się wkopałem tędy, nie? A patrz, a tutaj był tunel, patrz. Tu, kratkę obok. To jest jeden diament, gościu, dobra. Liczy się. Dobra, jeden diament. Ja tak na takie łowy to ja nawet nie chciałem dzisiaj iść. Patrzcie ile zombiaków. Ej, to ja trzeba poprzeć pochodnie. Co mam? A, rzuciłeś mi to, dobra. Łatwo. Ja kopię i lecimy, moi drodzy widzowie, i widzimy się jak wykopię coś solidnego. O, patrzcie, redstone, tak o z bomby, ale nie no, na redstone'a, kurde. Redstone to jest nic tak naprawdę, redstone jest wszędzie, my potrzebujemy albo diamentów, ewentualnie jakiś szmaragdzik, no szmaragdzik też jest, okej, jestem na 12, więc zejdę jedno niżej, żeby była ta 100% trafialność diamentów i po prostu lecimy. Ty, mam diamenty. Nie. No tak. No nie. Tak z dupy. Kolejny ma diamenty, a nie ja. To jest bez sensu. Ja się tak nie bawię, mam jedynie węgiel, ale patrzcie za to ile węgla. Dzięki mnie to są moje pierwsze diamenty, jakie znalazłem, ty. Ha, to no, będziesz miał osiągnięcie, Kurde, no to ja przegrywam tą rywalizację póki co. Dramat, mój odcinek, ja przegrywam, znowu nie mam diamentów, ja na odcinku nie umiem kopać diamentów. I wszędzie mam wodę, no patrzcie to. Nie ja też mam tutaj wodę. Nie mogę kopać. Wszędzie jest woda i to jakaś naprawdę wielka ta woda, wszędzie jest woda. Tak. Patrzcie tego creepera, co się z nim dzieje, Jezus. Bo jest jakiś nienormalny. Nie wiem, czy ja go mam już na hita? Nie mam go na hita. Lol, wybuch mi. Słyszałem. O, coś tam jest, O, idę po to. Czy coś tu jest dobrego? Co tu się dzieje z tą wodą? Boże święty. Dobra, no teoretycznie musimy się kołać prosto, ale ominiemy trochę tą lawę. Pójdziemy tędy. O! Mamy diamenty! Mamy diamenty, bo jakaś dobra ruda. Jest dobra ruda, ile mamy? 6. Okej, 6 diamentów to jest super. Możecie też w komentarzu napisać, co chcecie dostać od świętego Mikołaja, bo ja na przykład bym chciał dostać staka diamentów, a ty co byś chciał dostać, Mahoń? Ja to na przykład bym chciał dostać, kurde, odnalezienie biomumesa, nie? Bez kitu. O, tam to, za ty stolarzowy? Na pewno ładniejszy domek. No, to są ambitne cele. Ja myślę, że święty Mikołaj nas słucha i to spełni. Stolarz by chciał talent do budowania dostać. O! Ktoś tu wygrywa to starcie. Diamenty mamy. O, ale potężna ruda. Proszę, bądź potężną rudą. Dobra, znowu 6, to mamy 12. Gitara. Ile macie, chłopaki? Ile macie diamentów? 1. 5. No to jest wygrywane to starcie, proszę państwa. Łapka w górę się należy. O, zobaczcie, mamy jakiegoś cave'a chyba. Tak, jest dużo lawy, to może będą jakieś diamenciki przy okazji, tak, o. Nie wiem, czy ja się już tutaj nie kopałem, bo to jest tak znajomy terenik, mi się wydaje. A ja się już, musicie mi uwierzyć, bardzo dużo się kopałem na tym serwerze, mogę wam już pokazać w sumie nawet. To są statystyki, przedmioty i patrzcie, no 4700 kamienia wykopane, więc myślę, że to jest naprawdę spora ilość. Plus tam wiecie, jeszcze inne te rzeczy. Więc naprawdę było mocno już kopane tutaj. Wezmę sobie to żelazo. I póki co chyba jestem top 1 na serwerze, jeżeli chodzi o wykopanie wszystkiego. No dopiero serwer ma 2 dni, więc myślę, że taki wynik jest dość okej. Dobra, ja lecę już do bazy, podsumowujemy nasze starcie diamentowe i zobaczymy, kto wygrał. Jakby to nie było wiadome. Cięcie! Ale tu ktoś jest koło mnie. Elo, Mahoń, co ty tu robisz? Siema. Chodź do bazy. Ale to nie chyba w tą stronę. W tą, mówisz mi. A więc chłopacy, ile znaleźliście diamentów? Stolarzowy, ile masz diamentów? 5. A ty, Mahoń?
1. A ja mam, proszę państwa, 12, więc ja wygrałem ten pojedynek. Dobra, a kto pierwszy znalazł? Dobra, nie liczy się kto pierwszy, tylko w jakiej ilości, tak? Nie bij, bo cię zaraz tu z diamentowym mieczem poskromię. Dobra, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście linki do kanałów, do chłopaków są w opisie. Dobra, do Machonia nie będzie za to bicie. Link do stolarzowego kanału jest w opisie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pozdro. Siema. Hello.